Wczoraj, 27 lipca, rozpoczął się w Wiśle 56. tydzień Kultury Beskidzkiej. Czas szybko płynie, a jak to mówią w Wiślanie, rok liczy się od Tygodnia Kultury Beskidzkiej do Tygodnia Kultury Beskidzkiej, więc tak te lata upływają, 56. raz, co wcale nie znaczy, że my już 56., bo my młodzi, piękni nadal. Na co w tym roku szczególnie warto zwrócić uwagę, na jaki zespół, czy pojawiły się jakieś takie perełki, których nie było wcześniej? Perełkami tu są wszystkie zespoły. I każdego roku, chociaż przywożą ten sam, wydaje się, program czy folklor, ale zawsze coś ciekawego jest. I trzeba byłoby przepytać publiczność, co dany zespół, a szczególnie tych, którzy jeżdżą po raz któryś na TKB, są fanami i znawcami są tego, to powiedzą, że ten zespół w zeszłym roku co innego pokazali, a w tym roku, a tych nie było w zeszłym roku, ale są super. Także warto być od początku do końca i po analizie szczegółowej dogadać się z publicznością, co było tymi perełkami, a powiedzą, że każdy zespół był perełką. Bo każdy zespół ma coś w sobie, ale zawsze te egzotyczne, takie te nie nasze, z którymi nie mamy na co dzień kontaktu, przyciągają uwagę i cieszą się największym zainteresowaniem. Tak jest, prawda? Tak jest. Przypuszczam, że w tym roku Gruzja, to mogliśmy zobaczyć już podczas korowodu, zrobi furorę. No ich elegancja, ich prezencja, jakość, no na pewno będzie miała wielu fanów. Natomiast są ludzie, którzy po prostu kochają nasz polski folklor. Przyjeżdżają też dla polskich zespołów, niekoniecznie tylko i wyłącznie dlatego, żeby obejrzeć zespoły, które przyjeżdżają do nas z zagranicy, ale na pewno są one bardzo dużą atrakcją. Nie tylko koncerty, to też szereg tych wydarzeń towarzyszących. Na co tutaj warto zwrócić uwagę? Na pewno właśnie tą nowością to będą stoiska stricte z twórcami ludowymi, którzy będą prezentować swoje rękodzieło, ale można będzie się też od nich wiele nauczyć, czyli popróbować szydełkowania, robienia biżuterii, czy też zrobienia sobie swojego talerza bądź garnka na kole garncarskim. Można będzie zakupić taką pamiątkę albo zabrać tą zrobioną przez siebie. Oczywiście jest też mała estrada, czyli prezentacja kapel i małych grup, które po prostu na dużej estradzie ze względów formalnych nie mogą wystąpić. Codziennie od niedzieli do przyszłej niedzieli tutaj właśnie na rynku o godzinie 11. Oczywiście całe zaplecze, które też stanowi o Tygodniu Kultury Beskidzkiej, czyli wszystkie stoiska i na rynku i za amfiteatrem. One również mają swoich zwolenników. Jako atrakcję, przepraszam się wtrącę, jeszcze chciałbym dodać, że na wzór kiedyś stała tu koliba koło amfiteatru, tak nie pamiętacie, bo jeszcze są młodzi, ale to już było ho-ho temu. I tam zawsze były takie spotkania, było ognisko i na wzór tego zrobili w tym roku organizatorzy małą kolibę i zrobili zagrodę z łowcami. I tam będzie pokaz też w któryś dni, jak się robi syr, jak się to formuje, jak się to waży, mieszczą, co trzeba robić, z czego, jaki można zrobić. Także też polecamy i będzie na pewno do skosztowania. Także zapraszamy już teraz. Ruszamy dzisiaj w tym szczególnym, takim jubileuszowym trochę też roku, bo 30 MSF, czyli Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, ale również w takim roku szczególnym dla nas i dla patrona Amfiteatru Wiślańskiego, no bo roku hadynowskim w województwie śląskim. No więc wszystko przed nami. Mam nadzieję, że na wysokim poziomie, jak zawsze do tej pory. No i zaczynamy tą zabawę, tą przygodę z folklorem, z podróżą po całej naszej kraju, Europie, ale również i świecie. Uroczyste otwarcie miało miejsce w tamtejszym amfiteatrze. Nie zabrakło przemówień, powitań, głos zabrali także zaproszeni goście, a wśród nich nie zabrakło honorowego obywatela Wisły, Jerzego Buzka. Jest to niezwykłe przedsięwzięcie, trwa 10 dni w sumie i co najważniejsze, to chyba jest największa taka impreza na świecie. Nieznana jest impreza o takich rozmiarach. I trzeba przyznać, że powodzenie jest stuprocentowe co roku. Jestem przekonany, że tak będzie w tym roku. Ilość publiczności jest ogromna. Proszę pamiętać, że właściwie oryginalnie pomysł tego święta dotarł do nas z pobliskiego Jabłonkowa. Jabłonkow jest dosłownie po drugiej stronie gór, które otaczają Wisłę i Ustroń, a więc bardzo niedaleko. I tam ten pomysł jako gorolski święto powstał jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, a niektórzy mówią, że już jeszcze przed I wojną światową odbywały się tam takie spotkania, występy folklorystyczne. To świadczy o tym, jak żywa jest kultura Podbeskidzia, jak żywa jest taka kultura ludowa w całej Europie, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.
bo to są zespoły z całego polskiego Pogórza i oczywiście z Europy, z Ameryki Północnej, z Azji. I warto przyglądać się temu wspaniałemu festiwalowi. Choć Wisła przeżywała wczoraj prawdziwe oblężenie turystów, do Perły Beskidów można było dostać się bez większych problemów. Prace remontowe, tak jak zapowiedział dużo wcześniej włodarz Wisły, zostały wstrzymane na czas TKB. Sporo utrudnień było, niemniej jednak rzeczywiście Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wywiązał się ze zobowiązania, wykonawca wywiązał się z zobowiązania, ruch został udrożniony w dwóch kierunkach. Mam nadzieję, że bez większych problemów można było dojechać do miejscowości przez 9 dni. Mam nadzieję, że w komfortowych warunkach również się będzie można po niej poruszać. Za to oczywiście również bardzo dziękuję Zarządowi Dróg. Tydzień Kultury Beskidzkiej zakończy się w Wiśle 4 sierpnia. Witamy Was między nami, górolami, górolkami. Hej, ręce Wam ściskamy, bo Was radzimy, bo Was radzimy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.